Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kanał Jezusa Pozwólcie ukochać się Bogu przedstawia Godzina Święta z Jezusem w Getsemani. Czyta Iwonna Teresa. Smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. Przytłoczony potwornym ciężarem Jezus z Nazaretu szuka pomocy. Jakiż to ciężar? Ciężar ludzkich grzechów. Od grzechu pierwszego, grzechu Ewy i Adama, po ostatni z grzechów ostatniego spośród ich potomków, jaki żyć będzie na tym świecie. Czy rozmyślałem kiedyś nad tym? W tamtym kielichu, po brzegi wypełnionym niewysłowioną goryczą, w kielichu tak odrzucającym, że sam Jezus modli się o jego oddalenie, w kielichu tym znajdują się także moje grzechy. To nie mdła metafora. Konający w ogrójcu Zbawiciel jako człowiek cierpiał pod ciężarem naszych grzechów. Jako Bóg znał je doskonale, wszystkie razem i każdy z osobna. Nie tylko te popełnione wcześniej, ale i te, które dopiero miały nastąpić. Każdy z grzechów, także każdy z moich grzechów, pomnażał jego smutek i trwogę. Boża wszechwiedza w połączeniu ze zdolną do cierpienia naturą ludzką sprawiły, że tamta chwila w pewnym sensie trwa po dziś dzień i aż do skończenia świata. Wzbija się ponad przemijalność sztywnych ram czasowych. Chwila ta trwa, bo w dalszym ciągu dokonują się w czasie te grzechy, które już wówczas sprawiły Zbawicielowi tyle cierpienia. Czy więc, skoro ogrójec, będący niezbitym faktem historycznym, ma tę swoją ponadczasową aktualność, skoro dramat ogrójca nie przestał rozgrywać się wraz z wyprowadzeniem z niego aresztowanego Zbawiciela? Skoro nadal toczy się walka o tamte chwile, to czyż nadal nie rozbrzmiewa także owo wezwanie Jezusowe – czuwajcie ze mną? Czyż skoro Jezus widział wszystkie nasze grzechy, nie odczuwał także boleśnie naszej obojętności, naszej opieszałości, naszej małoduszności, naszej niewdzięczności? Czy słowa wypowiedziane do Piotra, Szymonie, śpisz, nie odnoszą się niekiedy i do nas? Czy i do nas nie zwraca się Pan Jezus z wymówką, jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną? Ta myśl powinna potrząsnąć moją obojętnością. W tamtej chwili, która chronologicznie przeminęła, ale której zdumiewający dramat nadal rozgrywa się, Pan Jezus cierpi przygnieciony ciężarem moich grzechów. Zarazem prosi mnie, abym ulżył Mu w cierpieniu, czuwając i modląc się razem z Nim. Nie żąda, nie wymaga. Pomimo mojej niewdzięczności, Pan Jezus wypił aż do dna obrzydliwy kielich, jakim ja Mu przyprawiłem. Nie przestanie mnie kochać, jeśli opuszczę także dzisiejszą modlitwę. Ale czyż Jego miłość nie przyzywa mojej? Czyż mogę dać Mu odrobinę ulgi w Jego konaniu? Miałbym po raz kolejny przejść obojętnie obok Niego?
O cóż, więc prosi nas Zbawiciel, czy skoro dramat Ogrójca trwa przez wszystkie wieki, mamy całe nasze życie trwać w Getsemanii? Zapewne są dusze bardzo nieliczne, wyjątkowe, powołane i do tego. Dla pozostałych pewną ogólną wskazówką mogą być jednak słowa Zbawiciela o jednej godzinie. Od czasu do czasu poświęcić godzinę czasu na trwanie przy cierpiącym w Ogrójcu Zbawicielu. Od czasu do czasu poświęcić odrobinę snu i czuwać wtedy właśnie, kiedy chciałoby się spać, jak apostołom w Getsemanii. Na przekór temu, że ciało jest słabe, i przez tę modlitwę otrzeć z Jego oblicza chociaż jedną kroplę krwawego potu. Pobożny zwyczaj wskazuje jako najlepszą porę tego czuwania noc z czwartku na piątek, zwłaszcza Wielki Czwartek, a także w pierwsze czwartki miesiąca. Jakkolwiek nie jest to reguła sztywna. Nie należy oczywiście dla tej modlitwy zaniedbywać obowiązków własnego stanu, w których pełnimy Bożą wolę. Ale też nie należy pod byle pozorem rezygnować z odrobiny wyrzeczenia. Czasem z tak wielką łatwością mówimy sami sobie: dzisiaj nie, jestem zmęczony. Może niekiedy nie jest to tylko słabość ciała, ale i brak ochoczości ducha. Może to właśnie, kiedy jesteśmy przygnębieni, zmęczeni lub zniechęceni, może właśnie wtedy, gdy spędzenie chwili u boku konającego Zbawiciela nie pociąga nas, może to właśnie ta chwila jest dla nas okazją do skończtowania jakże rozcieńczonej goryczy Jego kielicha? Może to właśnie w takich okolicznościach modlitwa ta przyniosłaby Mu najwięcej pocieszenia, a nam najwięcej pożytku. Godzina raz w miesiącu, albo nawet w tygodniu, jakże to niewiele wobec nieustannych czuwań ascetów pierwszych wieków. Jakże to niewiele wobec codziennych czuwań mnichów i pustelników. Nade wszystko, jakże to niewiele wobec ogromu miłości Pana Jezusa do nas. Ale ta godzina jest czymś więcej niż symboliczną odpowiedzią na Jego miłość. Jest odpowiedzią autentyczną, rzeczywistą. Skoro Pan Jezus, cierpiąc w Ogrójcu, widział każdy ludzki grzech, widział również ten nasz drobny gest miłości i wdzięczności. Nasza wierność w tej rzeczy tak drobnej naprawdę była dla Niego odrobiną ulgi w Jego niewysłowionym cierpieniu. Nasze czuwanie u boku Jego jest dla nas także rękojmią wytrwałości w próbach. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Jeśli przychodzi nam to z trudnością, a jednak wytrwamy, to godzina święta staje się dla nas także znakomitym ćwiczeniem naszej woli. Zahartowana takimi próbami, tym łatwiej będzie ona odpierać napaści kusiciela. Nade wszystko jednak to, że my trwamy przy nim, sprawi, że w chwili naszych prób Zbawiciel będzie tym bliżej nas. Godzina święta jest także czasem pracy nad naszą duszą, która trwając przy Zbawicielu
może pomału upodabniać się do Niego. Jest drobną, jakże nieproporcjonalną pokutą za tak wiele naszych własnych niewierności. Drobnym zadośćuczynieniem za tych naszych bliźnich, którzy pod osłoną nocy dopuszczają się tak wielu grzechów. Wreszcie jest jeszcze jeden, pełen słodyczy aspekt tej godzinnej modlitwy. Często myślimy o scenie w Ogrójcu tylko przez pryzmat działań i zaniedbań apostołów. 11 spośród nich śpi, a jedyny, który czuwa, jedyny, który rzeczywiście myśli o Jezusie, to zdrajca Judasz. Niekiedy z pożytkiem rozmyślamy o tym, jak podobni jesteśmy do nich, kiedy grzeszymy, albo z opieszałości i lenistwa zaniedbujemy czynienie dobra. Nie zapominajmy jednak o cichej modlitwie Maryi, która bez wątpienia w tamtej chwili wspierała cierpiącego syna. Godzina święta jest czasem, w którym, jednocząc się z cierpiącym Chrystusem, jednoczymy się zarazem z Jego Matką. Również w jej cierpieniu u boku Odkupiciela dajemy jej odrobinę pocieszenia. Czyż ta świadomość nie wypełnia pociechą także naszej duszy? Smutek Jezusa w Getsemani. Punkt pierwszy. Tuż po wejściu do Getsemani Jezusa napełniają lęk, udręka i smutek. Jeszcze przed nadejściem wrogów, którzy pojawią się, by zadać cierpienie Jego ciału, Jezus w swej duszy doświadcza tak wielkiego bólu, że nikt poza Bogiem człowiekiem nie mógłby Go znieść z takim męstwem. Stając się człowiekiem, Syn Boży chciał się poddać słabości natury ludzkiej, więc pozwala teraz tej naturze cierpieć to wszystko, co cierpią ludzie. Strach, tęsknotę, niepokój, smutek, udrękę. Bóg uniżył się do tego stopnia, że pozwala swej duszy znosić te wszystkie cierpienia, aby rodzaj ludzki mógł wznieść się ku swemu Stwórcy. Nikt nigdy nie będzie umiał adekwatnie opisać tej bolesnej męki Jezusa. Refleksja. Kontempluj, dusza moja, Twego Pana, bladego, słabego, drżącego i obciążonego nieprzerwaną trwogą. Raz rzuca się twarzą na ziemię, raz wznosi ręce do nieba, to znowu chodzi w ciemnościach nocy i wzdycha. Niespokojny, z sercem ściśniętym od bólu, chciałby dać upust swojej udręce, ale jest jej tak pełen, że nie może się od niej uwolnić. Jeżeli dobrze mu się przyjrzeć, można zauważyć jego wewnętrzne cierpienie, bo oblicze ma blade, a ciało napięte. W ten sposób spełniają się przepowiednie o duszy Zbawiciela. Jest ona wstrząśnięta, niespokojna, przepełniona strachem, jak gdyby była rzucona na wzburzone morze. Jezus akceptuje swój smutek, aby nam wyjednać pocieszenie. Bierze na siebie cały nasz ból, aby nam dać radość. A
A czy z naszej strony jest jakieś współczucie dla Zbawiciela cierpiącego z miłości do nas? Najsłodszy Odkupicielu, widzę, że Twoja chwalebna dusza jest pełna udręki. Boisz się Ty, który niedawno dodawałeś odwagi apostołom. Doświadczasz smutku Ty, który jesteś szczęściem aniołów. Ty, który tak bardzo pragnąłeś tej godziny. Wiem, że sam chciałeś poddać się tym wewnętrznym udrękom, ale czy nie wystarczyłoby, abyś cierpiał w ciele? Dlaczego fizyczne cierpienie uprzedzasz udręką duszy? Jezu mój, ponieważ cierpisz za mnie, żadne cierpienie nie wydaje ci się zbyt wielkie, bo chcesz, abym zrozumiał, jak bardzo mnie kochasz i pragniesz, abym odwzajemnił Twoją miłość, cierpiał wraz z Tobą i był Ci wdzięczny. Trudno mi jednak zjednoczyć się z Twoim bólem, ponieważ nie potrafię go zrozumieć. Jezu mój, oświeć mój słaby umysł, umocnij we mnie pragnienie pójścia za Tobą, naśladowania Cię, a przede wszystkim uczestniczenia we wszystkich tajemnicach Twojej męki. Zadbam o to, aby nie marnować swoich cierpień, ale wykorzystać je dla mojego zbawienia, a ponieważ Jezus cierpiał za mnie, także w sferze zmysłów, postaram się umartwić je z miłości do Niego. Apostołowie zasypiają w ogrodzie Getsemani. Jezus przyprowadził ze sobą do ogrodu Piotra, Jakuba i Jana, trzech apostołów wybranych jako najbardziej zaufanych. Objawia im wielki smutek, który go opanowuje na myśl o zbliżającej się z godziny na godzinę męce. Niestety, po usłyszeniu poruszających jęków i westchnień swego nauczyciela, apostołowie zniechęcają się i zasypiają zwyciężeni przez znużenie i zmęczenie. Ci trzej apostołowie zostali wybrani przez Zbawiciela, gdyż byli najbardziej rozentuzjazmowani i zaangażowani spośród dwunastu. A ponieważ tylko oni byli świadkami Jego bóstwa i tylko oni oglądali Jego chwałę, gdy się przemienił na górze Tabor, teraz, w chwili Jego zbliżającej się śmierci, powinni być silniejsi i bardziej czuwający, gdyż zostali przygotowani na tę godzinę bardziej niż pozostali. Tymczasem właśnie teraz, gdy powinni dać dowód swojej wierności, zasypiają, nie mając zupełnie współczucia dla cierpiącego Jezusa. Nawet jeśli ten sen jest spowodowany słabością ludzkiej natury lub diabelską pokusą, apostołowie mimo wszystko są winni obojętności, gdyż zamiast się zniechęcić, powinni wstrząsnąć swym sumieniem, współczując nauczycielowi w jego męce. Właśnie nad tym powinienem się zastanowić. Czasami jestem trochę poruszony, medytując nad świętą męką, lecz częściej jestem leniwy, znużony i ospały. A teraz, jaki jestem, gdy myślę o wielkim smutku Jezusa? Moje uczucia są uśpione
i nie mam ani woli, żeby go naśladować, ani serca, by mu współczuć. Nie ma nikogo bardziej obojętnego ode mnie, bo nie wzruszają mnie nawet okropne cierpienia, których Jezus doświadczył z mojego powodu. Mój Boże, jestem przerażony tym moim sposobem bycia i sądzę, że mógłbym z łatwością popaść w rozpacz. Mój Boże, aby tak się nie stało, błagam Cię, spraw, aby moje przyznanie się do oziębłości i nędzy pogłębiło moją pokorę, abym mógł się przekonać, jak bardzo potrzebuję Twojej pomocy. Wolę więc zaakceptować moją oziębłość i być pokornym, niż pozostać zarozumiałym, ufającym jedynie samemu sobie i własnemu zapałowi. Także i teraz mam okazję, aby się upokorzyć, gdyż z jednej strony wzrasta we mnie pochodzące od Ciebie pragnienie dążenia do świętości, a z drugiej widzę, że brak mi koniecznych cnót. Poza tym nie mam owocnej dyspozycyjności do rozważania Twej męki. Przyrzekam, że będę czuwał, aby moja oziębłość nie stała się przyzwyczajeniem i posłużę się nią, aby być pokorniejszym i mieć więcej zapału. Modlitwa Jezusa w ogrodzie Getsemani. Jezus, leżąc na ziemi, modli się w ogrodzie z wielką pokorą. Modli się z żarliwością ducha, głosem energicznym, lecz przerywanym przez płynące łzy, jak to zapisano w liście do Hebrajczyków, z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego, zanosił on gorące prośby i błagania. Zwraca się do Ojca, uznając Jego wielkość i majestat. Jesteś wszechmogący, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Oddaję Mu cześć uczuciami szacunku i miłości. Tylko Twoja wola się liczy, nie moja. Ucieka się do Boga, synowską ufnością nazywając Go Ojcze mój. Wiele razy wzywał Go, mówiąc Ojcze. Teraz zwraca się do Niego, nazywając Go mój, co w tym momencie znaczy także nasz. Gdyż Jezus w chwili męki reprezentuje wszystkich wiernych. Wiele razy słowami uczył, jak trzeba się modlić. Teraz uczy tego własnym przykładem. Jezus nie chce, byśmy wzywali Boga ze służalczym lękiem typowym dla Starego Prawa, lecz z synowską miłością właściwą dla Nowego. Ta lekcja jest bardzo ważna, bo nigdy nie będziemy modlić się dobrze, jeśli nie będziemy ufać, że zostaniemy wysłuchani. Aby móc modlić się z zawierzeniem i niezachwianą nadzieją, powinniśmy być świadomi dwóch prawd wiary. Po pierwsze, że Bóg to nasz Ojciec i jak prawdziwy Ojciec nas kocha. Po drugie, że jest On wszechmogący, a więc nie istnieje nic, czego by nie mógł zrobić. Czy może zatem istnieć jakaś łaska, o którą nie mógłbym prosić z nadzieją, że ją otrzymam, skoro wiem, że Bóg kocha mnie nieskończenie i jako wszechmogący może mi udzielić wszelkiego dobra? Mój kochany Jezu, uznaję,
że moje ziemskie i wieczne szczęście od tego zależy. A więc teraz, gdy nauczyłeś mnie, jak należy się modlić, proszę, daj mi potrzebne siły, abym to czynił. Chciałbym móc powiedzieć: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, z prawdziwą pokorą i ze świadomością mojej nicości, z czułością i głębokim posłuszeństwem, dokładnie tak, jak Ty modliłeś się w Getsemanii. Mój Boże, ponieważ chcesz, abym ja nazywał Cię Ojcem, udziel mi daru dziecięcej miłości i szacunku do Twego boskiego majestatu. Nie jestem godzien, byś mnie kochał, bo jestem tylko biednym grzesznikiem. Mimo to, przez zasługi Jezusa, Ty uważasz mnie za swoje dziecko, choć ja nie zasługuję nawet, by być Twoim sługą. Proszę, daj mi siłę, abym zmienił moje życie i naśladował Twego boskiego Syna w Jego cnotach. Będę pamiętał, by podczas modlitwy zastosować zawsze te trzy cnoty, których nauczył mnie Pan Jezus: pokorę, gorliwość i ufność. Wystarczy, że zabraknie jednej z nich, a modlitwa będzie słaba i niemiła Bogu. Konanie Jezusa w ogrodzie Getsemani. Wszyscy w naturalny sposób boją się śmierci, ale lęk staje się jeszcze większy, gdy do walki naturalnego instynktu dołączy walka rozumu. Tak dzieje się w przypadku Jezusa. On rozumie, jak cenne jest Jego życie i że jest najbardziej ze wszystkich godne miłości i czci. Zdaje sobie sprawę, że Jego życie posiada większą wartość od życia aniołów, bo chwila po chwili oddaje wielką chwałę Bogu. Chociaż uznaje, że najlepszą rzeczą jest poświęcić je, aby uwolnić duszę od grzechu, wie również, że jego życie jest dobrem nieskończenie przewyższającym wszystkie grzechy świata. Jest mniejsza odległość pomiędzy niebem i ziemią niż pomiędzy jego życiem a naszym. Dlatego też Jezus im bardziej widzi, że jego życie zasługuje na miłość, tym bardziej ze względów naturalnych i nadprzyrodzonych pragnie je zachować. Jest więc zrozumiałe, że myśl o oddaniu go w ręce nieprzyjaciół doświadcza tak silnego bólu, że popada w okrutne konanie, które przyprawiłoby o śmierć nawet najsilniejszego z ludzi. Duszo moja, pomyśl, jaką wartość posiadasz dla Jezusa. Jego życie ma dla Niego ogromną cenę, ale Ty jesteś jeszcze cenniejsza, bo aby móc Ciebie ocalić, dla siebie wybiera śmierć. Pomyśl także o tym, jaki to wspaniały dla Ciebie przykład, abyś Ty sama mogła współpracować w dziele Twojego odkupienia. Jezus ma 1000 powodów, aby kochać swoje cenne życie i pragnąć je zachować, a mimo to nie waha się nawet na przez chwilę, by posłuchać Ojca, który prosi Go, aby uwolnił Ciebie od śmierci wiecznej. Miłość do posłuszeństwa każe Mu odrzucić własne życie, jak gdyby należało ono do najpodlejszego człowieka na świecie.
Panie, nie istnieje żaden sensowny powód, by nie być Ci posłusznym. Choć wiele rzeczy na tym świecie uważamy za bardzo cenne, łącznie z naszym własnym życiem, nic nie powinno być dla Ciebie od nas cenniejsze, od posłuszeństwa Twojej woli. Niestety, do tej pory nie dostosowałem się do tych kryteriów, ale teraz tego żałuję. Mój Boże, błagam Cię pokornie, abym w przyszłości za wszelką cenę zawsze pełnił Twoją świętą wolę. Poświęcając moje życie dla Ciebie, ofiaruję Ci jeszcze mało w porównaniu z tym, co Tobie jestem winien. Nie będę bać się poświęcenia mojego życia na służbę Bogu, a nawet bardzo tego pragnę, choć wielu ludzi na świecie marnuje życie, służąc własnym namiętnościom, a tym samym samemu diabłu. Jezus w Getsemani poci się krwią. Trudno zrozumieć ból, który wywołał konanie Jezusa w ogrójcu i wystąpienie krwawego potu. Używając porównania, można powiedzieć, że w Getsemani mistycznie stało się to, co dzieje się w czasie zbioru winogron. Kiście po oderwaniu z krzewu zostają wrzucone do tłoczni i zgniecione, następnie poddane całkowitemu zmiażdżeniu przez tłok, tak że sok tryska na wszystkie strony. Podobnie serce Jezusa. Najsłodsze winogrono jest przytłoczone ciężarem naszych win, których wagę zna tylko On. Do tego dochodzi ciężar Bożej sprawiedliwości. Jego biedne serce jest tak zmiażdżone bólem, że krew wypływa na zewnątrz i przedostaje się przez skórę. Obficie spływa na ziemię. Duszo moja, postaraj się zgłębić myślą w uczuciach serce Zbawiciela, a zbierając krople Jego cennej krwi, dziękuj Mu i współczuj za tyle cierpień zniesionych dla Ciebie. O dobry Jezu, który drżysz, cierpisz i pocisz się wycieńczony ciężarem moich grzechów, daj mi Twoje zasługi, abym był uwolniony od wszystkich win. Niech spłynie na mnie choćby jedna kropla Twojej krwi, wystarczy jedna, by mnie oczyścić i uświęcić. Proszę Cię, udziel mi łaski skruchy i płaczu za moje grzechy, a potem pociesz mnie, ocierając mi łzy Twoim miłosierdziem. Ojcze Przedwieczny, ponieważ teraz nie mam nic, czym mógłbym wynagrodzić za moje niezliczone występki, ofiaruję Ci jako pokutę najsłodsze i najboleśniejsze serce Twojego jednorodzonego Syna, przerażonego ogromem cierpień i udręczonego moimi grzechami. Wiem, że nie możesz odrzucić tej ofiary, bo Ty nie odpychasz żadnego serca skruszonego i upokorzonego, tym bardziej, gdy jest to serce Twojego umiłowanego Syna. Nie mogę doświadczyć prawdziwego żalu za grzechy bez szczególnej łaski Bożej, na którą tak naprawdę nie zasługuję. Z gorliwością i ufnością chcę jednak o nią prosić przez zasługi Pana Jezusa. Jezus wychodzi na spotkanie swoim nieprzyjaciołom.
Podczas gdy Jezus jeszcze się modli w ogrodzie oliwnym, duża grupa ludzi gromadzi się, aby go pojmać, gdyż Judasz poinformował wrogów, że właśnie teraz będzie najlepszy moment, aby aresztować nauczyciela bez większego zamieszania. Żydzi, uzbrojeni w miecze, kije i latarnie, wyruszają w kierunku Getsemani, prowadzeni przez samego Judasza, który doskonale zna zwyczaje nauczyciela. Jezus jest świadomy, co się szykuje przeciwko niemu. Wie wszystko, co inni myślą i mówią. Dlatego już wcześniej widzi, że Judasz się zbliża. Przerywa więc modlitwę i idzie obudzić apostołów, którzy jeszcze śpią. Ostrzega ich i dodaje odwagi, aby potrafili stawić czoło ciężkiej próbie, która ich czeka. Nie ukrywa się, ani nie ucieka, ale oddala lęk, który chwilę wcześniej go dręczył. Wychodzi na spotkanie nieprzyjaciół z godnością i odwagą. Postarajmy się zrozumieć, czego Jezus chce nas nauczyć. Wcześniej nakazał apostołom, aby się modlili i przez to mieli siłę do stoczenia walki, którą będą musieli podjąć. Teraz swoim przykładem pokazuje zarówno apostołom, jak i nam wszystkim, jak skuteczna jest modlitwa, aby trzymać na wodzy własne żądze, oddalać od siebie smutek i umacniać ducha posłuszeństwa woli Bożej. On wszedł do ogrodu oliwnego pełen lęku na myśl o tym, jak wiele będzie musiał wycierpieć podczas męki i śmierci, a po intensywnej modlitwie w ogrodzie pogodnie i odważnie wychodzi na spotkanie tego, co wcześniej wywoływało u niego tak wielki smutek i niepokój. Panie Jezu, własnym przykładem potwierdzasz wartość Twojego nauczania, które nakazuje szukać przede wszystkim w modlitwie najskuteczniejszego sposobu pokonania przeciwności. A więc dlaczego pomimo modlitwy jestem tak słaby jak przedtem i z taką łatwością ulegam moim złym skłonnościom i pokusom? Wina jest bezsprzecznie po mojej stronie, bo kiedy modlę się, moje serce jest rozproszone i ospałe. Jaki ma sens bycie przy Tobie ciałem, jeśli jest się tylko daleko duchem? Mój Jezu, niech będzie ze mną Twoja łaska. Natchnij mnie, prowadź i pomóż mojej duszy modlić się z miłym Tobie zapałem. Umocnij moje skupienie i wolę. Kiedy będzie mi się wydawało, że niemożliwe jest zwycięstwo moich złych skłonności umartwieniem, powiem mojej duszy to, co Pan Jezus powiedział do apostołów. Wstańcie i chodźmy teraz. Jest czas walki, a nie spania. Jezus otrzymuje pocałunek Judasza. Judasz, zbliżywszy się do Jezusa, objął go i pocałował w policzek. Judasz z zuchwałością posługuje się znakiem miłości, aby go przemienić w narzędzie niesłychanej niegodziwości. Używa gestu pokoju, by pokój odrzucić, choć jako apostoł miał go nieść innym. Jak niewinny baranek może tolerować dotyk i objęcia tego obłudnika?
Aniołowie niebiańscy, podziwiajcie i wychwalajcie miłość i łagodność Jezusa. On nie odwraca swego boskiego oblicza od pocałunku pełnego trucizny i nienawiści, choć mógłby on być przykry nawet dla szatanów, ale przyjmuje go z całkowitym spokojem. Jest nastawiony pokojowo do Judasza, który uparcie nie chce żyć w pokoju z Bogiem. Z cierpliwością, właściwą jedynie Bogu, Jezus znosi obecność Judasza w tej ostatniej godzinie. Wie, że już się nie nawróci, ale pomimo to wspaniałomyślnie ofiaruje mu przebaczenie i akceptuje zdradę, aby mogła zostać zrealizowana jego zbawcza misja. Duszo moja, jakie z tego wszystkiego należy wyciągnąć wnioski? Zapomnij przez chwilę o zatwardziałości Judasza i podziwiaj dobroć Zbawiciela. Spróbuj się teraz zastanowić nad taką pocieszającą myślą. Skoro Jezus pozwolił się pocałować obłudnikowi i świętokradcy, który miał na ustach truciznę zdrady, jak może nie pozwolić się ucałować przez kogoś, kto zbliża się do Niego ze skruszonym sercem i z pragnieniem, by Go kochać i być Mu posłusznym? Mój Boże, który w tajemnicy wcielenia uniżyłeś się, aby swą boskością ucałować moje człowieczeństwo, wysłuchaj gorącego pragnienia mego serca, choć na to nie zasługuję. O mój Zbawicielu, pragnę moim duchem ucałować Cię 1000 razy, a w każdym pocałunku ofiaruję się Tobie cały i bez reszty. Wiele razy pocałowałem Cię zdradziecko, ale teraz proszę o przebaczenie za każdy taki pocałunek. Czynię to z pokorą pokutnika, który z ufnością zawierza się Twojemu miłosierdziu. Często będę odmawiał akty strzeliste, które są pocałunkami serca, ale przede wszystkim będę mógł dać Jezusowi wiele pocałunków miłości w Komunii Świętej. Jezus pojmany w Getsemani przez swoich nieprzyjaciół. Zaledwie Jezus otrzymał od Judasza zdradziecki pocałunek, Żydzi natychmiast podbiegają do Niego, otaczając Go pełni złości. Ale na razie nie będziemy się zajmować ich zaciekłością, ale raczej przyjrzyjmy się miłości Jezusa. On nie tylko jest zatroskany, aby zapewnić bezpieczeństwo apostołom, nakazując, aby pozostawiono w spokoju tych, którzy są z Nim, ale chce, żeby cała zaciętość nieprzyjaciół skierowała się tylko i wyłącznie przeciwko Jego osobie. Dobry pasterz pozwala tym wilkom zbliżyć się do siebie, by go rozszarpały. Tak wielka jest Jego troska o własne owieczki, aby uszły cało. Rzeczywiście, żaden z apostołów nie jest ani obrażany, ani nie zostaje aresztowany. Nie jest tak dlatego, że Żydzi są dla nich dobrzy, bo można przypuszczać, że chcieliby pojmać również ich jako wspólników złoczyńcy. Lecz Bóg na to nie pozwala, bo potrafi nakazać posłuszeństwo komu chce i kiedy chce. Trzeba też zaobserwować, że taką samą troskę, jaką ma Zbawiciel w Getsemanii, w stosunku do apostołów, ma również nieustannie w stosunku do Kościoła, strzegąc wciąż swoich wiernych, których obrazem są apostołowie.
Jak pokrzepiająca jest ta myśl, bo zaprasza nas do pogłębienia więzi z naszym Odkupicielem. Najgorszymi nieprzyjaciółmi naszego zbawienia są szatani, gdyż zawistnie i złośliwie pragną naszego potępienia. Lecz nawet gdyby całe ciało uzbroiło się przeciwko mnie, czego mam się lękać, skoro Jezus jest moim obrońcą? Nikt nie obroni nieprzyjaciół Boga, ale też nikt nie jest w stanie zaszkodzić tym, którzy wiernie Mu służą. Mój Jezu, to jest dla mnie bardzo pocieszające. Myśl o tym, że strzegłeś mnie z miłością nawet wtedy, gdy Cię obrażałem, nakazuje mi, abym pokładał jeszcze większą ufność w Twojej pomocy. Wiem, że nigdy mi jej nie zabraknie, jeśli będę się starał kochać Cię i Tobie służyć. Jestem pewien, że choć wiele razy szatan mnie kusił, nie zwyciężył, bo Ty byłeś przy mnie, aby mnie obronić. Niejednokrotnie pchnąłby moją duszę ku piekłu z powodu moich grzechów, gdybyś Ty mnie nie chronił. Pragnę szczęścia niebieskiego, by móc Cię błogosławić i dziękować przez całą wieczność. Dopóki więc jestem narażony na próby w tym życiu, proszę Cię, abyś mnie strzegł przed wszystkimi nieprzyjaciółmi mojej duszy, którymi są świat, szatan i ciało. Jezu, ufam Twojej dobroci i pragnę żyć w Twoim cieniu, by czuć się całkowicie bezpiecznie. W pokusach powinienem ufać Bogu, bo tylko On może przyjść mi z pomocą, aby je zwyciężyć. Z łatwością upadam, bo zbyt ufam samemu sobie i nie mam pokory, aby całą moją nadzieję złożyć w Bogu. Ucieczka apostołów po pojmaniu Jezusa. Jezus już wcześniej przepowiedział, że wszyscy uczniowie zaskoczeni pokusą i oziębli w wierze opuszczą Go i rozpierzchną się podobnie jak wystraszone owce, gdy pasterza napadnie dzikie zwierzę. Gdy to mówił, apostołowie Mu nie wierzyli i z zapałem deklarowali, że raczej umrą, niż mieliby Go opuścić. Takie deklaracje składali apostołowie, gdy byli umocnieni Słowem i nakarmieni Eucharystią. Ich zapał jednak szybko osłabł, zostawiając miejsce lękowi, który osłabił ducha i zaczął usuwać z niego miłość. Tak dzieje się zawsze, gdy ktoś obiecuje wielkie rzeczy, ufając chwilowemu entuzjazmowi, zamiast zaufać Bożej łasce. Ja też do takich ludzi należę. Wiele razy robią wielkie postanowienia, że wolę raczej cierpieć i umrzeć, niż odłączyć się od miłości Jezusa, a wkrótce potem popełniam grzechy i opuszczę mojego Pana, nawet w obliczu niewielkich pokus. Uznaję, że przyczyną tych moich upadków jest zbytnie poleganie na samym sobie, podczas gdy powinienem całą moją ufność złożyć jedynie w tym, który może dać mi siłę. On nie udziela łask pysznym, tylko pokornym. Boże mój, po licznych, nieszczęśliwych doświadczeniach, kiedy wreszcie uznam się za kruchego i niestałego, muszę szukać wszelkich środków, by przyjrzeć się sobie do głębi, bo jestem przekonany, że pokorne uznanie własnych błędów i ograniczeń jest bardziej użyteczne niż posiadanie całej mądrości światowej. Jezu mój, już wiem, że ufając uczuciom mego niestałego serca, buduję własne życie na nicości. Aby uwolnić się z niewoli mej ukrytej pychy, uciekam się do Ciebie i mocno Cię chwytam, bo jestem przekonany,
że Ty mnie nie opuścisz i już nigdy nie odłączymy się od siebie, jeśli tylko ja sam od Ciebie się nie oddalę. Wlej w moją duszę światło Twej prawdy, aby pomogło mi zobaczyć moją własną nicość, abym odtąd żył pokornie, nie ufając sobie, lecz pokładając całą mą ufność tylko w Tobie i w Twojej łasce. Tylko Bogu będę szukał pomocy. Tylko w Bogu będę szukał pomocy do realizacji moich postanowień, przekonany, że bez Boga nic nie mogę uczynić. Zostało jeszcze 10 minut do wypełnienia całej godziny świętej. Wróćmy do tych rozważań, do tych postanowień, do tego, co Jezus przeżywał w Ogrójcu, co teraz przeżywa Kościół, bo też przechodzi męką konania. Gdyż świat bardzo grzeszy, gdyż my sami grzeszymy. Postarajmy się wytrwać w ciszy i modlitwie naszej, w modlitwie serca i towarzyszyć Panu Jezusowi w tej ciszy głębokiej Ogrójca. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.